All in one, czyli wszystko w jednym. Takie urządzenia mają oczywiście swoich zwolenników, jak i przeciwników. Zagorzali audiofile preferują raczej, żeby każdy element toru audio był oddzielnym sprzętem, czyli oddzielnie wzmacniacz, oddzielnie streamer, oddzielnie DAC itd. Jednak w czasach rozkwitu cyfrowego audio wiele osób szuka małych samograjków, czyli urządzeń, które oferują wszystkie funkcje zamknięte w jednej małej obudowie. Bo nie każdy ma czas i chęci na szukanie tych wszystkich urządzeń i kompletowanie całego zestawu. To wymaga jednak trochę pracy, no i oczywiście wiedzy. Nie wspominając już o miejscu, które musimy wygospodarować, żeby pomieścić tyle oddzielnych sprzętów. I tu z pomocą przychodzą urządzenia All-in-One. Jednym z pionierów takich urządzeń był Peter Linkdorf. Kojarzycie? Pewnie nie, wygooglujcie sobie. Dzięki uprzejmości sklepu rms.pl przedstawię Wam konstrukcję pana Linkdorfa. Przed Wami wzmacniacz Linkdorf TDAI 1120. Zapraszam na film. Najpierw popatrzmy na to, co znajdziemy w zestawie. A tu na start rzuca się w oczy brak pilota. Możemy go jedynie dokupić osobno. Może nie jest to jakaś wielka wada, ale przy sprzęcie wartym mniej więcej 10 koła mogli już tego pilota dorzucić. W zestawie za to znajduje się mikrofon kalibracyjny z przewodem i statywem służący do zrobienia pomiaru i konfiguracji Room Perfect, czyli systemu korekcji akustyki naszego pomieszczenia. Sam wzmacniacz trzeba powiedzieć, że jest mały, ale mimo to posiada wszystko co potrzeba. Bogata paleta złącz i przede wszystkim Wi-Fi, dzięki któremu możemy streamować muzykę. Jest Chromecast, jest Spotify Connect, Tidal Connect, radio internetowe, AirPlay 2, Bluetooth, Roon, obsługa plików lokalnych i tak dalej. Do samej aplikacji przejdziemy za chwilę, a teraz przyjrzyjmy się bliżej samemu wzmacniaczowi. Obudowa w całości wykonana z metalu. Jednak po wzięciu do ręki całość wydała mi się dosyć lekka. Jakość wykonania jednak stoi na bardzo wysokim poziomie. Nie znajdziemy tu żadnych otworów wentylacyjnych. Podczas grania urządzenie robi się lekko ciepłe, ale bez przesady. Nie można powiedzieć, żeby się grzało. Od spodu mamy miękkie nóżki, a na froncie minimalizm pełną gębą. Po lewej wyświetlacz. Ogólnie sorry za folię na ekranie, ale to testowy egzemplarz, który wraca do sklepu, więc nie chciałem już tutaj nic zrywać. Wyświetlacz nie jest kolorowy. Nie wyświetla zbyt wielu informacji. Nie sugerujmy się tym, co producent przedstawia w swoich grafikach, bo tam widać, jakby wszystko się świeciło naraz. Wszystkie ikonki. A w rzeczywistości wyświetlacz pokazuje głównie, z jakiego źródła aktualnie korzystamy. I to wszystko. Reszta to ikonka od Wi-Fi, Room Perfect i logo producenta. W sumie to logo to świeci się nawet po wyłączeniu Linkdorfa. Z prawej strony mamy przycisk włączania i wyłączania, podświetlane pokrętło regulacji głośności oraz selektor źródeł, który po wciśnięciu ma również funkcję szybkiego wyciszania. Swoją drogą dziwne, że ta funkcja jest przy pokrętle od źródła, a nie przy pokrętle od głośności. W końcu za głośność odpowiada to większe pokrętło, więc logiczne by było, gdyby wyciszenie było zaimplementowane właśnie w nim. Ale okej, nie czepiam się, ważne, że wszystko działa jak należy. Jak już jesteśmy przy pokrętle głośności, to warto zauważyć bardzo dokładną regulację skali głośności. Moim zdaniem regulacja jest chyba aż za dokładna. Bo żeby szybko podgłośnić w aplikacji, to trzeba się sporo nakręcić tym kółeczkiem. Oczywiście można to szybciej zrobić również za pomocą przycisków bocznych w telefonie. Za to pokrętło na wzmacniaczu działa jak należy. Miło, miękko i przyjemnie. Na tylnym panelu bogactwo. Jak na tak małe urządzenie znajdziemy tu całkiem sporo. 4 wejścia cyfrowe, 2 koaksjalne i 2 optyczne, złącze USB-A, np. do obsługi pendrive'a, gniazdo HDMI ARC do podłączenia telewizora, wejście i wyjście analogowe RCA, wejście gramofonowe z zaciskiem uziemiającym, LAN, trigger, XLR do podłączenia mikrofonu kalibracyjnego i oczywiście terminale głośnikowe. Do obsługi samego urządzenia służy aplikacja Linkdorf Remote, która automatycznie wykrywa urządzenie podłączone do lokalnej sieci. Oprócz aplikacji możemy zarządzać wzmacniaczem bezpośrednio z przeglądarki internetowej, wpisując adres IP naszego urządzenia. Mamy tam wiele ustawień dźwięku, jest również mały ręczny korektor, można wzmocnić lub obniżyć niskie i wysokie tony. No i przede wszystkim to w aplikacji konfigurujemy Room Perfect, który działa naprawdę nieźle. Oczywiście nie zapominajmy, że to my przede wszystkim powinniśmy zadbać o akustykę. Room Perfect działa, ale nie zrobi wszystkiego za nas. Coś tam polepszy, ale praw fizyki nie oszuka. Od czego trzeba zacząć?
od umieszczenia mikrofonu w głównym miejscu odsłuchowym. Następnie po kolei musimy umieścić mikrofon jeszcze w kilku różnych punktach, tak żeby system mógł dokonać pomiaru naszego całego pomieszczenia. I w zasadzie to wszystko. System na tej podstawie wprowadzi korektę. Ponadto mamy kilka presetów ustawień dźwięku, więc jeśli nam coś nie pasuje, to zawsze możemy wybrać inny preset. Możemy nawet dostosować, jak mają grać poszczególne źródła. Czyli każde źródło, niezależnie czy to HDMI, optyczne czy koaksjalne, tutaj wszystko może mieć swoje własne oddzielne ustawienia i swój oddzielny preset. Zatem można się tu naprawdę nieźle pobawić. Ja głównie korzystałem z Tidal Connect i muszę przyznać, że prawie wszystko działa bezproblemowo. Jedynie dwa razy podczas tego dwutygodniowego testu zdarzyło mi się, że nie mogłem się połączyć z Tidalem. Coś mu po prostu nie pasowało i wywalał komunikat, że błąd połączenia. Przez Chromecasta za to działało wszystko jak należy. Lingdorf oferuje moc 60 W na kanał przy 8 ohmach i 120 W na kanał przy 4 ohmach. Na papierze może nie wygląda to imponująco, ale w praktyce pozwoli napędzić większość kolumn na rynku. I wcale nie będzie to delikatne plumkanie. Jest odpowiednia dynamika, muzyka brzmi w sposób przejrzysty i przekonujący. Robiłem kilkugodzinne odsłuchy z kumplem, pozdrawiam Romek, i stwierdził on, że brzmi to trochę dziwnie. I tu się mogę zgodzić, bo stereofonia, którą serwuje nam Lingdorf, jest inna niż wszystkie. Ale wiecie co? Mi tam się podoba. A patrząc na ogólne opinie na rynku, to trzeba stwierdzić, że chyba większości się podoba. Mamy dużą, wręcz trójwymiarową przestrzeń, szeroką scenę, a dźwięk naprawdę potrafi poruszyć nawet szafką, która stoi u mnie gdzieś tam w rogu. Co ciekawe, żaden inny testowany wcześniej wzmacniacz tego nie potrafił. Mało tego, TDAI 1120 świetnie się również sprawdzi podczas cichych, wieczornych odsłuchów. Jest słychać basik i wszystkie szczegóły. I to naprawdę fajnie gra już nawet na ustawieniu neutralnym. Ale jak chcemy trochę basu dołożyć, to po wybraniu odpowiedniego presetu naprawdę potrafi przywalić. Bas jest miękki, dosyć ciepły, ale nie przesłania innych pasm. Nie schodzi ekstremalnie nisko, ale jest przyjemny dla ucha. Góra łagodniejsza, lekko zaokrąglona. Prawdę mówiąc, czegoś trochę mi brakowało w tych wysokich tonach. Jakiegoś takiego pazura. Było, nazwijmy to, grzecznie. Ale tutaj dźwięk możemy ustawić dowolnie pod siebie. Więc jeśli chcemy, żeby któregoś pasma było więcej lub mniej, to wystarczy wybrać odpowiednią opcję w aplikacji. Dlatego raczej ciężko znaleźć będzie osobę, która będzie zawiedziona. Bo Lingdorf jest uniwersalny i poradzi sobie praktycznie z każdym rodzajem muzyki. Podsumowując, Lingdorf sprawił mi naprawdę wiele frajdy. Znajdziemy tu sporo możliwości ustawień dopasowania muzyki pod siebie. Przydatne zwłaszcza dla osób, które mają problemy z akustyką. A do tego ogromna funkcjonalność, mnogość złącz i streaming. Wszystko zamknięte w jednej kompaktowej obudowie. I trzeba przyznać, że to niepozorne pudełeczko naprawdę potrafi grać. Mocy jest pod dostatkiem. Brzmienie czyste, klarowne, z dobrym basem i świetną przestrzenią. I powiedzcie sami, jak to jest, że jedni producenci robią wielkie, potężne wzmaki, które są często gołe, typowo analogowe, bez opcji sieciowych, a inni zrobią małe, nowoczesne, wszechstronne pudełeczko, umieszczą całą masę złącz i jeszcze do tego dołożą streaming. Mało tego. I jeszcze to dobrze gra. Czyli można? Można. Oczywiście mając każdy element toru audio osobno, możemy dowolnie dobierać sprzęt i z czasem jak chcemy zrobić upgrade, albo któryś element powiedzmy sobie padnie, to nie musimy wszystkiego wymieniać. A tutaj, no jak chcemy zrobić upgrade, to niestety cały wzmacniacz jest do wymiany. Ale mając tak bogate możliwości korekcji i zmiany dźwięku, nie sądzę, żeby ktoś chciał szybko wymieniać ten sprzęt. Choć zawsze mogą zdarzyć się jakieś wyjątki. Muszę przyznać, że jak dla mnie Lingdorf TDAI 1120 to świetne urządzenie all-in-one. Jeśli szukacie grajka do mniej więcej 10 koła, to zapraszam Was do sklepu rms.pl. Link do niego umieszczam w opisie pod filmem. Z mojej strony będzie to już wszystko. Zachęcam do subskrypcji i polajkowania. Sekcja komentarzy jest również dla Was, także dajcie znać, czy mieliście z tym sprzętem do czynienia. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!